Nie mam włosów. Niestety, moi drodzy, nie mam długich włosów, ale robię co mogę, no. W poprzednim odcinku pytaliśmy Polaków, jak imprezują. Dzisiaj znajdujemy się na Poland Rock Festival i zamierzamy sprawdzić, jak się bawią. Ja jestem Turowski, a to jest Vox Populi. Dobrze, no to na początek, jak się pani bawi? Świetnie się bawię, jestem tu z paczką moich najlepszych przyjaciół. Kolejny raz, także jest super. Który już? 8. Sporo. Sporo, no, zwłaszcza, że jestem bardzo młoda. Tu na Woodstocku, jak zawsze, bardzo dobrze. Super jest. Byłem ostatnim raz w 2019, chyba przed pandemią i jestem teraz. Żona mnie wysłała w delegację, mówi jedź, jest super, polecam. Cudownie jest! Tak? Przepięknie, cudownie, najlepiej. Naprawdę. Najlepiej jak mogłoby być. A żona gdzie? W domu z dziećmi. Uuu. Ale ona mi kazała, żeby nie było. Nie, serio, spytajcie się. Kumple pilnują. Tak, tak, w ogóle wróciłem z pracy, spakowana torba, mówię, chyba rozwód? Nie? Jedziesz na Poland Rock. Okej. Okay. Jak się bawicie, to nie zapytam, bo dopiero przyjechaliście, rozumiem, tak? Tak. Dobrze, no i jaki jest zamysł, jaki jest plan na Woodstock, na Poland Rock? To znaczy, my przyjechaliśmy dla... Kwiat Jabłoni i na Bukartyka. Okej, okay, Piotr Bukartyk. Tak. Bardzo dobrze, generalnie cała ekipa siedzi z poprzedniego roku, także świetna zabawa, nic więcej by nie mówić, przyjechać. Wspaniale, jak zwykle, jak co roku. Okay. Tak, generalnie pomimo tego, że warunki atmosferyczne są dosyć trudne, no to fan jest bardzo dobry. Jest z nami tak zwany człowiek zakreślacz. Panie człowieku zakreślaczu, jak jest, jak się pan bawi? Ogólnie tak, tu jest mega zajebiście, jest piękny klimat, ludzi nie obchodzi to, że pada, po prostu każdy pije, każdy się kocha, każdy rozmawia z każdym. Tu jest pięknie, to jest naprawdę mega, mega klimat. Jestem po raz piąty i to, co tyle miłości, co się tutaj widzi, to nie widzi się tego nigdzie. I to jest dziwne, bo ja... Podobno w klubach gejowskich jest więcej. Czego, miłości? Tak. A nie wiem, nie chodzę, więc nie wiem, ale możliwe... Ja też nie. Możliwe, że tak jest. Ale słyszałem. Tak, ja też słyszałem, kolega mówił. A dużo roboty, dużo przestępców? Strasznie mało. Ogólnie głównie zajmuję się pracą charytatywną. Gramy z dzieciakami w flanki na fantę, w bieganie, wymęczanie i tak, żeby załatwić, żeby spały i rodzice mogli też sobie odpocząć. Okej, okay, dobra. A często jeździsz na festiwale, na koncerty? Festiwalowo może nie, ale koncerty często chodzę. Poland Rock drugi w życiu. Nie, szczerze mówiąc, to byłam tylko raz na jednym, też fajnym, ale Woodstock wygrywa. Tylko tutaj się pojawiam. No, raz do roku średnio. A czyli tylko na Poland Rock? Poland Rock zawsze i na zawsze. A Koziołek często chodzi na festiwale, na koncerty? I tak i nie. Nie mam czasu, ale na Poland Rock przyjeżdżam zawsze, nie? Kurczę, Felek, jesteśmy pierwszy raz! Cześć, to w moim wieku pierwszy raz! No ale wiesz, nigdy nie jest za późno, prawda? No chyba nie. Ja tak myślę, że nigdy nie jest za późno. Jest cudnie. Nie, Poland Rock jest obowiązkiem, można powiedzieć. Mimo, że się ma żonę i dzieci, ale ogólnie inne koncerty, tak. To by był mój... 12, tak, ale jako Spider-Man to 4. Okej, okay, dobra, czyli Tobey Maguire ma tutaj konkurencję solidną. Ja myślę, że tak bardziej Andrew Garfield. Tylko bo ja mam większe czoło trochę niż on. Ja się staram jak najczęściej, ogólnie na Woodstocku, Poland Rocku. Jestem 13 albo 14 raz teraz, brat jest 5. 6, sorry. No i chłopak pierwszy raz, a tak na inne festiwale rzadko kiedy. Koncerty tak z 3 razy do roku. Mniej więcej. Tu jesteśmy chyba podzieleni, bo ja tylko wcześniej na Wooda, teraz na Poland Rock. No ja przez tego czasu na Chat Festival jeździłem, zanim go zdjęli. Okej, okay, a jakiś opener, coś ten? Nie stać nas. Nie stać nas. A, czyli opener to jest taki dla burżuazji. Mhm. Bo widzę, że mieliście niezły kocioł. Jak było? Super było. Wspaniałe widoki, wspaniała atmosfera. Dobrze jest, dobrze robią. Pozdrawiam cały Poland Rock. Okay,
Czyli chłopaki dobrze robią. Dobrze robią. A co jest fajnego, co jest najlepszego w festiwalach takich plenerowych? Atmosfera, ludzie. Tutaj szczególność otwartość ludzi, którzy są. Po prostu nie masz podejścia, że ktoś będzie do ciebie niemiły. Atmosfera, ludzie. Taka otwartość spontaniczna, że jest taka przestrzeń, że po prostu każdy jest tutaj, żeby się dobrze bawić i toczyć. To się każdemu udziela. Dobra, a ty? Ludzie robią robotę. To chłopaki dobrze robią, czy ludzie? No, ludzie i chłopaki, dziewczyny też dobrze Dziewczyny też dobrze robią. Znaczy, myślę, że każdy po tej pandemii troszkę chce gdzieś wyjść i pobyć z ludźmi, tym bardziej, że nas zamknęli, tak w cudzysłowie, no nie w cudzysłowie, tylko mówiąc prawdę, no zamknęli nas i my jesteśmy teraz po prostu dwa razy naładowani i musimy odpierdzielić swoje. Ło. No przed chwilą dziewczynka pokazywała mi, jak latać na miotle, więc myślę, że wyżej się już nie da wskoczyć. Ona z Hogwartu? Bo tu widzę różne uniwersa w takim razie. Nie, widać, że się miesza. Miesza się niemiłosiernie, ale wszyscy razem jakoś tam się jednak łączy. Czyli da radę, koniunkcja sfer. Tak, no. Zazwyczaj dobra pogoda, ale jak widzimy, bywa z tym różnie. No to akurat atmosfera, ludzie, przede wszystkim ilość tych ludzi. Muzyka na żywo też jednak jest o wiele lepsza niż na słuchawkach według mnie. Także festiwal to jest fajne, że jest też dużo różnych zespołów i można też nowej muzy posłuchać. Otwarta przestrzeń, no brak jakichkolwiek tam bramek, nie bramek, wszystkiego i to, że można w każdym miejscu sobie usiąść i jest. A właśnie, a propos bramek, co z bezpieczeństwem? Czujesz się bezpiecznie? Oczywiście, że tak. Bo jednak nie ma żadnej kontroli, kto co wnosi. Ale to jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy. Wszystko jest dla ludzi. A ludzie stosują się do zasad bezpieczeństwa? Tak, jak są wydawane komunikaty, starają się zachować je i wdrażać natychmiast. Stąd też jakby pracy w tym roku mamy o wiele mniej. Czyli co, to ile mniej więcej było interwencji jakichś? Jeżeli chodzi o nas, no to myślę, że nawet 90% mniej, a inni ciężko stwierdzić, to trzeba pytać po festiwalu. A co jest takiego magicznego w festiwalach plenerowych dla pana? Nie lubię ogólnie ścisków, ale tutaj wyjątkowa jest atmosfera. Takiej, czuję się taki powiew wolności i tolerancji przede wszystkim. Młodzież, wszyscy się bawią, 3-4 pokolenia się widzi, wszyscy świetnie się bawią. No dobra, a natłok ludzi to nie przytłacza? Nie jest za dużo ludzi tutaj? Nie, 3 dni, spoko. Nie, jest okej. Okay. Jeszcze od kiedy jest tutaj właśnie zmieniona lokalizacja, to faktycznie nie czuć już tego natłoku kolejek i ja nie odczuwam zdecydowanie. Czyli tutaj jest lepiej niż w Kostrzynie? To nie jest tak, że lepiej. Jest inaczej i doceniam po prostu atuty i walory tego miejsca. W Kostrzynie też było super, of course, ale jednak to, że jest bliżej, czyściej, też daje swoje i ja się skupiam na tym. No jestem tutaj pierwszy raz, zawsze jeździłam Kostrzyn, Żary i tutaj akurat teraz te 3 lata poprzednie nie mogłam przyjechać i nie wiem jeszcze jak jest tu, bo no dopiero przyjechaliśmy, ale no na razie uważam, że Kostrzyn, bo ja tu zawsze w lesie, tam byłam porozwijana i tam swoje miejsce. Ale tutaj też się zapowiada okej. Okay. Słuchaj, powiem ci tak, byłem bardzo sceptycznie nastawiony do nowego miejsca. Chłopaki mnie już namawiali rok temu, żebym pojechał, bo jechali. Podjąłem w tym roku samozwańczą decyzję i mówię, dobra, jadę. Mówię, najwyżej będzie ciulowo. Mówię, to najwyżej po prostu więcej nie przyjadę po zmianie miejsca. Jednak okazuje się, że miejsce ma duży potencjał, słuchaj, jest dobrze zorganizowane. Codziennie jest tutaj pole czyszczone i wygląda to rewelacyjnie, na tyle set ludzi. To jest niesamowite, tak samo stoi tojami. To jest po prostu jakaś masakra, że tutaj to jest, są czyste i czyszczone kilka razy dziennie. Kurczę, to i to jest wcześniej czyszczone niż na Kostrzyniu. Jedna z najważniejszych chyba aspektów. Ja już słyszałem o tojach, że tutaj normalnie porcelana wręcz. Za frajera. Normalnie bezpłatnie. Słuchaj, to 18 to i z El Greya postawili normalnie, nawet ze spłuczką z wodą jest. Normalnie, głowa mi normalnie spuchła, jak to zobaczyłem. Ja pitole. Czyli progres. A powiedzcie mi, czy natłok ludzi właśnie no, nie przytłacza? Nie, bo tu jest bardzo dużo ludzi. Super, że jest bardzo dużo ludzi. Wszyscy się kochają, wszyscy się szanują. My na przykład jesteśmy tutaj z dzieckiem.
wszystko jest dobrze. To zależy, bo bywałam na takich Woodstockach, gdzie było tych ludzi około 600 tysięcy i wtedy to już się robi takie trochę przytłaczające. Wydaje mi się, że logistycznie jest to bardzo dobrze zorganizowane i nawet tych pewnie paruset tysięcy nie czuć. Jakby no, stoimy na głównej drodze i ludzie chodzą i nie ma tłoku, nie ma ścisku, nie ma kolejek, nie ma problemów. Nie no, wiadomo, po to tu przyjeżdżasz, tak? On lubi bliskość. jaki tłok? Jeszcze przybywajcie, ludziska, chodźcie tutaj. Jedyny minus, jaki mogę teraz powiedzieć, to kupiliśmy specjalnie stół z krzesłami na tą okazję. No i teraz siedzimy na stole. I to jest jedyny minus, bo ludzie zazdrościli krzesło i chcieli usiąść. To jest jedyny minus takiej ilości. No i co, a szósty zmysł mnie podpowiada, gdzie są krzesła? Znaczy, no ja... Za mało jest, za mało. Powinno być jeszcze więcej. W Kostrzynie było więcej i komu to przeszkadzało? Czyli nie jesteście introwertykami raczej? No, staramy się... W namiocie jesteśmy. Nie, bo jak się tu jedzie, to się wie, że będzie dużo ludzi i raczej się człowiek na to pisze, jadąc tutaj. Nie ma takiej opcji. Każdy tu jest świetny, naprawdę. Można pogadać, można się poprzytulać z ludźmi, tu jest mega. Tak, natłok ludzi w kolejce do Koła Młyńskiego. 2 godziny czekasz, to jest natłok ludzi. A to jest taka atrakcja? Tak, bardzo. Wczoraj to było. Czekaliśmy 2 godziny, jak nie dłużej. Warto było, chcieliśmy jeszcze raz czekać, ale już się noc kończyła, także... Gdzie mnie tu trąbisz? Ja tylko taki apel, jak ktoś po festiwalu znajdzie 4 krzesła, tak? Nie, bo one tu były, one jeszcze spadły. One w świeciach. Myśmy z 4 krzeseł zrobili 1 tabojet, a teraz zaledwie z blatu ze stołu zrobiliśmy krzesło. A jak z odbiorem muzy w takim miejscu, właśnie przy takim natężeniu? Można, jak ktoś jest audiofilem, to może sobie posłuchać tutaj dobrze muzyki? No to co wspomniałem wcześniej o Monice Brodce, to jeżeli ktoś jest audiofilem, to raczej w domu na słuchawkach, bo tutaj ten koncert, no, generalnie w mojej opinii subiektywnej nie sprawdził się. Choć nie będę kłamał, dżingle z Kostrzynia z czasów na Woodstocku, jeszcze do dziś ta pamięć umiem. Dżingle, jakiś nowy dżingle porządny by mógł tutaj, od 6 rano najlepiej. Dokładnie to samo. No, jakby jako 7 rano nie słyszymy informacji ze sceny i pozdrowień od widzów i SMS-ów, no to jednak troszkę mniej ten klimat czuć, więc to co powiedział kolega, jakieś głośniczki, ewentualnie lepsze nagłośnienie, ale względem zeszłego roku i tak jest poziom wyżej. Scena, generalnie mi się nagłośnienie sceny podoba, oświetlenie, więc że tak powiem, mi się podoba. Ja generalnie może tak stricte muzyki rockowej nie słucham, ale i tak idzie się odnaleźć i coś zawsze znaleźć dla siebie. Główną scenę słuchać jeszcze bardzo daleko, nawet w naszym obozie jesteśmy rozbici, już kawałek stąd dobry. Natomiast na koncercie, jeśli no nie chce się faktycznie uczestniczyć w tym tłumie, jeśli się nie chce, no to można stanąć kawałek dalej. No. Czyli to nie przeszkadza w skupieniu się? Nie, absolutnie. Wspaniale. Odbiór muzyki idealny. Logistycznie dajemy radę. Okej. A jak jest ze słuchaniem muzyki? Czy taka atmosfera pozwala się skupić właśnie na samej muzyce? Niekoniecznie. Muzyka tu nie jest najważniejsza dla nas. My jesteśmy tu dla tej atmosfery, ale muzykę też wybieramy, którą lubimy. Nie lubimy hard rocka jakiegoś ciężkiego, ale takie popowe muzyki. No teraz czekamy na Kwiat Jabłoni. Bardzo lubimy ten zespół, więc no sobie wybieramy to, co lubimy, tak? Moi drodzy, jest z nami ksiądz. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam wszystkich. Powiedz mi, drogi księdzu, jak to się dzieje, że ksiądz jest na takim satanistycznym wydarzeniu? Zaczęło się to, musielibyśmy się cofnąć wiele lat wstecz. Jest tutaj takie coś jak Przystanek Jezus. Przystanek Jezus powstał, w zasadzie nie wiem kiedy, ale ja tu jestem. Tu jest Przystanek Jezus, tak? Dokładnie. No dobra, no to skoro to jest Przystanek Jezus i ja się zatrzymałem, to gdzie jest Jezus? Jezus jest wszędzie. O Jezus. Nawet tutaj. Naprawdę? Nie, bo tutaj jest pytanie takie, że jest manipulacja. Jaka manipulacja? Ja po prostu chcę wiedzieć, czym jest rzecz. W sensie, przystanek Woodstock, czyli Poland Rock, jest dobrym miejscem do nawoływania do wiary? Nie. A dlaczego nie? No nie wiem, to jest pytanie. Argument, że nie. To jest pytanie otwarte. Ja myślę, że tak. Właśnie, no ta pogoda jest taka, kurczę, że no co robić? No w tym momencie tylko stać i płakać. Ubierać płaszcze i dalej się bawić, no. A jak z pogodą? Nie krzyżuje planów? To jest kwestia ubrania. Nie ma złej pogody. Jest tylko złe przygotowanie. Złe przygotowanie, dokładnie. No burzówki mamy, jak pan widzi, także dajemy radę. No nie ma problemu wtedy. No mi to pasuje, mi na głowę nie mocnie, także... No dobra! Nie, nie... Bo, więc ten też jest super, tak? Taki krótki jest
fajnie. Czyli nie ma co meczeć. Nie. O właśnie, popatrz na nich, mają plandekę z żuka. Ja mam w plecaku plandekę z żuka. Już schowałem, bo nie pada. A to musi być taka specjalna, z żuka. Ona najlepiej chroni przed deszczem. A jak ktoś jest taki gruby, to tak. Nie, ogólnie jakąś taką, jak to nazwać, taka przeciwdeszczowa coś. Przeciwdeszczowa. No. Plandeka z żuka, no. Plandeka z żuka przeciwdeszczowa to jest bardzo fajna sprawa. Rozłożyć namiot przede wszystkim najpierw, żeby mieć się gdzie schować. A tak, to co? Przeciwdeszczówki? Znaczy mam dziurę w namiocie, więc jak chcę, to mogę głową z jednej strony, nogami z drugiej, ale taki tarp pomaga. Najlepiej wydane, ile tu złotych? Najlepiej wydane 20 zł w jego życiu. Ja chodzę tak, jak jestem ubrany. Namiot po prostu jest przykryty większym tropikiem i tyle, i się nie przelewa. A ksiądz na co zbiera? Na kolegę, żebym zmartwychwstał z martwych i po prostu na piwo dla niego, żeby się uruchomił, nie? Bo nie mam z kim gadać. A będzie grzechów odpuszczenie? Na pewno. No ale zobacz, deszcz nie pada, lekko pokropiło. Czy jest źle? Nie, nie jest źle. Chyba nie. Nie w życiu, jest zajebiście. Nie, nie przeszkadza. Jeżdżę motocyklem cały rok, więc nie przeszkadza mi pogoda. Taka jest, no ale no niestety żyjemy. Trzeba się z tym pogodzić, co nie? No. I w sumie była zawsze fajna pogoda. Jestem pierwszy raz na tak deszczowym. Jestem w sumie fajnie, miło zaskoczony. Nie jest tak źle. Nie? Jakoś tak. Czyli nie, pogoda nie przeszkadza. Tak, nie kurzy się. Bo rok temu się kurzyło, nie? Bo nie padało. W tamtym roku było tak gorąco, że nie szło wytrzymać. Po prostu lepiej, żeby była taka pogoda, gdzie trochę popada, ale przejdzie, niż żeby był taki gorąc, że po prostu nie idzie usiedzieć i właściwie człowiek szukał tylko cienia, byle gdziekolwiek, żeby odetchnąć od tego słońca. No bo miejsca macie zacne, no normalnie pierwszy rząd. Jak to się robi? To trzeba wcześniej przyjechać, zarezerwować? To powiem panu tak. Z perspektywy tego, jak jest, to jest zawsze tak, jak ja organizuję. Zawsze, ja jestem Moli z S na końcu, jak psikuta bez S na końcu. Zawsze moje sery muszą słuchać muzyki. Także powiem panu tak, nasza miejscówka jest zawsze najlepsza, jakby ktoś... U nas jest zawsze najlepiej. Ale ile wcześniej trzeba przyjechać, żeby mieć takie miejsca? Proszę pana, powiem panu tak, ile wcześniej? Kiedy pan chce. Dlaczego Poland Rock? Tak jak wspomniałem na początku, to są najpiękniejsi ludzie na świecie. Robią rzeczy, które są nie... które trudno określić, trudno jakkolwiek sklasyfikować. I po prostu gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Razem z Jurkiem i z całą ekipą, która przygotowywała to wszystko i przygotowuje co roku. Bo akurat mieliśmy wolny weekend. Tak. I było najbliżej, 500 kilometrów. Nie, bo się poznaliśmy 20 lat temu, postanowiliśmy kiedyś pojechać razem i... Dlaczego Poland Rock? Akurat Poland Rock. Dlaczego Poland Rock? Atmosfera. Nie dyskryminujemy nikogo. Okej, okay, a dużo osób już pokazało? Tak, dwie białe kreseczki są. Ale robimy eksperyment. Dwie osoby. Ile pokazało dziewczynom, a ile pokaże, jak się są faceci. Okay, no i jaka jest skala? Idzie nam coraz lepiej. Dziewczynom nie pokazał jeden, nam już dwóch. Tatuś chciał nas zabrać, żeby pokazać, jak wygląda coś, co jest z jego młodości. I... Boomer. Pokazał. I co? I spodobało się to, zostaliśmy, przyjechaliśmy kolejny rok i raczej będziemy przyjeżdżać teraz częściej, w takim, że tak powiem, składzie. No i przede wszystkim dla ucznia czy dla studenta, no to jednak ten bezpłatny wstęp, no cóż tu ukrywać. Za darmo to uczciwa cena. Czyli przyznaj się, po prostu przyjechałaś tutaj napić. No też prawda, no. Co by to dużo mówić? Poprzednie lata, które... Bywaliśmy na Poland Rocku, skłoniło nas do tego, żeby tu przyjechać ponownie. Także każdy wolny czas przyjeżdżamy tutaj i się bawimy. Wszystkie osobowości, które tutaj się znajdują, są mega otwarte, wolne i świadome swoich własnych decyzji i można poznać naprawdę niesamowitych ludzi. Więc uważam, że każdy, kto ma wątpliwości wobec wzięcia udziału w Poland Rocku, powinien podjąć ryzyko. Chociaż raz w życiu. Stara, atakujesz mnie tą parasolką strasznie. Trzymaj. Zrobimy tak, weź to, ja wezmę to. Git. Bo tak jak mówię, to trochę taka jest już tradycja rodzinna. Moi rodzice jeżdżą od praktycznie początku jeszcze Żory. Ja też jestem chyba tutaj właśnie, tak jak mówiłam, 14-15 raz. No i po prostu chcę tu się wracać. No bo jednak klimat, muza, wszystko.
Nawet jak zmienili miejsce, to chce się tu wracać. Jestem drugi raz w życiu na Woodstocku i to jest najlepszy czas w moim życiu. Najlepszy czas. Brawo dla Jurka Owsiaka, który potrafi zjednoczyć wszystkich ludzi w tym kraju po to, żeby zeszli na Woodstock i żeby zeszli na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ale czy mieszanie polityki do festiwalu muzycznego jest dobre czy niedobre? Bo jest wiele głosów, którzy twierdzą, że jednak pan Jurek czasami go poniesie, jak to się mówi. Nie, bardzo dobre jest wiązanie polityki jednak, nie? Bo wiesz, co ci powiem? Że czasami trzeba tym naszym narodem wstrząsnąć. I Jurek jest taką osobą, która musi wstrząsnąć tym narodem. Murem za Jurkiem. Murem. Nie ma. Powiem ci tak, wiesz dlaczego nie ma festiwalu w Kostrzyniu? Zmienił się burmistrz po prostu w mieście i, że tak powiem, partia rządząca w mieście Kostrzyn się zmieniła. Dlatego nie ma już festiwalu Woodstock w Kostrzynie. Ale Jerzy Owsiak wczoraj, o ile dobrze kojarzę, użył takich słów ze sceny, tutaj z dużej sceny, że jeżeli młodzi się nie wezmą i nie pójdą na wybory, to w przyszłym roku tego festiwalu może nie być. Jest to jakaś sugestia, czy nie? Mam podejrzenie, że tu chodzi o to, że jeżeli PiS wygra, to będą dążyli do tego, żeby ten festiwal utrącić. Kostrzyn był tego przykładem. Oni tam bardzo często walczyli o przetrwanie i bycie. Kościołowi się nie podoba ta impreza zbierania pieniędzy, bo to są buty Kościoła. Zbierać to oni są najlepsi, niekoniecznie się tym dzielić, a Owsiak to robi perfekcyjnie, uważam. Najważniejsza jest muzyka i to co tutaj się dzieje i to jest ważne. Muzyka, taniec, śpiew i ta mentalność tych ludzi, którzy tu przyjeżdżają. Tu nie ma podziałów, tu nie ma ludzi bogatych, biednych, tu są wszyscy równi, tu są wszyscy takowi fantastyczni ludzie. Ale musi być konkretnie po informatyce? Najchętniej, ale nie ograniczam się. Jak ktoś zada ciekawe pytania i zaciekawi rozmową, jestem w stanie poszerzyć horyzonty. Tak, ja poszukuję na dwudniowe wesele nad morzem, jedzenie, wyżywienie, alkohol i tak dalej. No i partner! Ja jestem w pakiecie, no. Wtedy to już znalazłeś. Już znalazłeś. Vox Populi łączy ludzi. Ala. Patryk, mamy to. Nice. No dobra, i na koniec jakaś rada od was dla festiwalowiczów. Kupić więcej... A to kolega parę lat temu chyba też wystąpił. Komikarzami w tym roku. Tak, no i generalnie uważać na siebie. No co tu więcej mówić? Cieszyć się każdą chwilą. Ale państwo z racji, że tak powiem, doświadczenia, tak? To na pewno w życiu niejedną imprezę przeszli. Dlatego pytam o rady, co tu młodzi mają robić, żeby, że tak powiem, się nie zagubić. To znaczy, nie mają za dużo brać. Najlepiej w ogóle. Tak. Po to jest, żeby brali. Słuchajcie, tak wygląda ten słynny Andrzej. Znalazł się Andrzej. A powiem szczerze, że ja osobiście od 75 roku od Jarocina wszystkie, prawie wszystkie festiwale tutaj przeżyłem. Dziękuję, to wszystko, co miałem do powiedzenia. To jestem ja, Adam M. Bez S na końcu. Elo 3-0. No dobra, no a jakaś rada dla ludzi właśnie, żeby... A no właśnie być pozytywnie nastawionym do różnych rzeczy, nie skupiać się na deszczu, na kolejce, na czymkolwiek. Tylko po prostu dobrze się bawić, cieszyć się, że tu jest się, bo też jest, wiadomo, mało urlopu, mało czasu na wyjazdy i przeżyć po prostu jak najmilej i być otwartym. Po prostu dobrze się bawcie i nikogo nie zaczepiajcie, nie bądźcie agresywni. Nie bójcie się pogody, nie bójcie się deszczu, nie bójcie się ludzi. Przychodźcie, przyjeżdżajcie, jest zajebiście. Dziękuję bardzo. Bądźmy ostrożni, szanujmy się i bawmy się, kochajmy się. I wracajcie spokojnie do domu. Chować się przed słońcem, zimne piwko jest dobre, jak butelka wody przy wejściu do namiotu. Dużo piwa, bardzo dużo. Bo może zabraknąć, a tutaj jest drogie. Kupcie gumki. Jak widać, pogoda przestała dopisywać, a my, jako niewprawieni amatorzy, musimy w tym miejscu zakończyć naszą relację. Mam nadzieję, że inni festiwalowicze będą się nadal dobrze bawić, a my tymczasem uciekamy. Do zobaczenia.